jedziemy. Poszło? Poszło. Witam serdecznie, witamy serdecznie. Zima, projekt Ranger, Kropa Andrzej, pokaż się, że jesteś, żeby nie było. Dzisiaj drugi etap treningu dobry, zły, brzydki, zacięcia. Czyli robimy podobne ćwiczenia jak na etapie pierwszym, tylko do tego wszystkiego dochodzą nam zacięcia. Oczywiście działamy w konwencji dalej tej samej, czyli zaczynamy od dalekiego dystansu, czyli około tych dalekiego, no, większego dystansu, czyli tych około 10 metrów. No i będziemy robić poszczególne ćwiczenia, a później przechodzimy do dystansu krótkiego. Pierwsze ćwiczenie będzie wyglądało w ten sposób. Mamy, tak jak widzicie, tarczę. Pokażę, że tarczę, że mamy tę tarczę, żeby nie było. Mamy tarczę, mamy czterech gagatków ponumerowanych 1, 2, 3, 4. Pierwsze ćwiczenie będzie polegało na tym, że stoimy sobie w dalekim dystansie. Stan broni jest taki, że mamy magazynek, w którym mamy... Możecie sobie tutaj różne konfiguracje robić. Ja nie mam magazynka z racji tego, że będę pokazywał ćwiczenie. To nie podpinam. I tyle. U nas jest 10 plus 3 łuski włożone, ewentualnie zbijaki. Jak ktoś woli na zbijakach, to robi na zbijakach. My robimy na łuskach. No i jak to będzie wyglądało? Mamy 4 gagatków. Tradycyjnie głowa nisko, czekamy na komendę up. Widać wszystko? Podajcie tak, żebyście widzieli, nie? Żeby później było mniej gadania. Stoimy. Będziecie we dwóch ćwiczyć, nie? Jeden będzie miał dwóch Francuzów, drugi będzie miał dwóch Francuzów. Czyli głowa nisko, na komendę up. Idzie głowa do góry, widzimy dwóch, którzy na nas idą. Dwóch, którzy do nas idą. No i tu zaczyna się cała procedura, tak? Wy macie pistoleciki na pasach, w swoich kaburach. Czyli tak chodzicie codziennie. No i bardzo dobrze. Ja mam z racji tego, że tutaj z karty my kombinujemy z torbą, która będzie nam lepiej maskować broń. Pokaż, jak chłopaki chodzą na co dzień z bronią w ten sposób. A zima sobie chodzi z torbą, gdzie wszystko jest zamaskowane. Nie widać, nie denerwuje to ludzi wokoło, w koło i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest wasz wybór, jak chcecie tak chodzić, to sobie chodzicie. Ja mam to w tego, no wiadomo gdzie. Także ja będę wszystkie te ćwiczenia dzisiaj robił z torbą. No i zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Na pewno jest jedno pewne, że taka konfiguracja, jak chłopaki mają, no będzie na pewno szybsza w dobyciu broni, to nie ulega wątpliwości, ale nie do końca nam chodzi o to, żeby być Clintem Eastwoodem, Johnem Wayne'em i tak dalej, i tak dalej. No chyba, że na zawodach sportowych, wtedy tak, także nie uciekamy, nie tak. Wracając do ćwiczenia, głowa nisko, magazynek mamy do broni podpięty, nieprzeładowany i tu muszę powiedzieć, przeładowujemy kiedy? Według tutaj naszej koncepcji przeładujemy broń w momencie, jak wchodzimy, wiemy, że wejdziemy w sytuację niebezpieczną. Czyli już jakieś symptomy z zewnątrz do nas docierają, że może coś się zadziać. Co ja robię? Podnoszę sobie, patrzę sobie na to, co tam się dzieje i sobie przeładowuję pistolet. I zobaczcie, ja sobie go przeładowałem, ten pistolet, i osoby postronne, które są tutaj gdzieś z boku, patrzą się, nagrywają telefonem. Nie widzą, co tam brzęknęło. Nie widzą. No chyba, że byli na strzelaniu i wiedzą, że tego typu brzęknięcie to jest przeładowanie. Ale nie trudne do wychwycenia. Ale jest trudne do wychwycenia. I zobaczcie, co ja mam. A niech kolega zrobi, wyjmie broń i przeładuje. Zobaczcie, już widać to wszystko. Widać to wszystko, już teraz telefony, o, proszę bardzo, już jeden się znalazł, już go nagrywa. Podaj to. Także to są plusy, minusy. Tu będzie na pewno szybszy, tylko tak jak mówię, nie do końca nam chodzi o szybkość. Tu będę nie na pewno wolniejszy niż kolega, czy kolega z kaburą na zewnątrz, czy nawet pod kurtką schowaną, ale za to będę bezpieczniejszy, jeśli chodzi o tych gapiów w koło, którzy będą nagrywać. A więc taki jest
przypadku kabur, tak jak chłopaki mają, będzie podpięty magazynek, głowa nisko i w momencie komendy up jest lokalizacja celu, przeładowanie broni. Oczywiście przypominam, ręka nie cofamy tu przed lufą, tylko ręka łapie, wiadomo za co. I zaczynamy całą procedurę, czyli stój, nie ruszaj się. Nie drzemy się mocno, żeby nie nadwyrężać za bardzo gardła. Stój, nie ruszaj się, łapy, pokaż łapy. W pewnym momencie ja podam komendę, na przykład bazę, jest sobie jest trójka, czwórka. Czwórka! To nie znaczy, że od razu wyrzucamy broń do przodu i strzelamy, tylko czekać dobry, zły czy brzydki. Dopiero jak powiem zły, strzelamy. Jak powiem brzydki, to też nie wyrzucamy jeszcze tej broni, bo on jest taki jeszcze nieokreślony. Czyli czekamy, co się okaże. Pamiętajcie tutaj, żeby wszelkie operacje ręką też tutaj nie robić przed lufą, tak? Nie robić przed lufą z wiadomych przyczyn, tak? Chyba, że chcemy się narazić swoją rękę. Co jest ważne tutaj w tej postawie strzeleckiej? Ważne, że broń nie była w ten sposób, bo w momencie, jak zaczniemy strzelać, sam uderza nam w nas, w ubranie albo w cokolwiek, co tutaj będzie, na przykład w torbę i mamy co? Mamy w tym momencie zacięcie. Należy tą broń delikatnie przekręcić. Po co? Po to, żeby okno wyrzutnika było skierowane do dołu. Dlaczego? Dlatego, że jak nastąpi strzał, przeładowanie broni, co nam tu pomaga? Grawitacja. Grawitacja. I łuska wylatuje. Mniejsze prawdopodobieństwo dostanie zacięcie. Wracając do ćwiczenia. Czyli jest magazynek podpięty, broń nieprzeładowana, komenda up, lokalizacja celu, stój, nie ruszaj się, łapy, pokaż łapy, nie ruszaj się. Jak krzyczę, trójka, nie wyrzucamy jeszcze. Oczywiście jest przeładowanie, krzyczę, trójka, nie wyrzucamy jeszcze, bo nie wiemy, czy to ona jest zła, czy ona dobra, czy brzydka. Tylko wchodzimy w interakcję słowną z trójką w tym przypadku. Czyli stój, nie ruszaj się, pokaż łapy, stój, nie ruszaj się, stój. Mamy dystans, nie musicie, aczkolwiek delikatnie, żebyście też nie stali tak zamrożeni, super, raczej bądźcie na luzie, tak, żeby być na luzie, stój, nie ruszaj się, żebyście w każdej chwili mogli zrobić krok do tyłu, krok w lewo, krok w prawo, stój, nie ruszaj, stój, krzyczę, zły, w tym momencie na zły oddajecie dwa strzały, bam, bam, jeśli mamy zacięcie, bo dzisiaj ćwiczymy zacięcie, przypominam, czyli wyrzuciliśmy broń, padła komenda, że jest zły, trójka zła, wyrzuciliśmy broń, zgraliśmy trzy rządy, palec dopiero idzie na język ustowy, padają dwa strzały, bam, bam, dystans daleki, nie koncentrujecie się, żeby trafić gościa w głowę, tylko zakładamy, że gościu biegnie na was, tak, on biegnie, zbliża się do was, realnie byście się tutaj dalej wycofywali, żeby utrzymać ten dystans tylko około tych 10 metrów, ale tu żeby przećwiczyć, będziecie wycofać się na krótszym dystansie, żeby tylko przećwiczyć sam odruch, same wydawanie komend i naciśnięcie języka spustowego w odpowiednim czasie. Czyli jest zły, bam, bam. I teraz tak, mamy zacięcie, pistolet nie strzeli. To nie stoimy, nie gapimy się albo nie krzyczymy, zima, zacięcie, co mam zrobić? Działamy, działamy. Oczywiście wszystko robimy powoli, spokojnie. Czyli mamy, strzelamy, bam, bam, drugi strzał nie padł. Co robimy? Co powinniśmy zrobić? Bijemy magazynek. Można jest uderzenie, przeładowanie i dalej dopełniamy naszą procedurę. Na razie nie bawimy się w wymianę magazynka, tak? Prosiłbym was, żeby nie było w ten sposób, że oddajecie strzał, drugi mamy zacięcie. Nie traćcie czasu na patrzenie, identyfikowanie typu zacięcia, bo to jest totalnie bez sensu w sytuacji 10 metrów, gdzie mamy gościa, który na nas biegnie. W tym momencie robimy jak najszybciej tap, rak, bang, tak? I ponawiamy strzał. Mamy zacięcie, to następne ćwiczenie będziemy robić, że wypinamy magazynek. Oczywiście staramy się wszystko robić gapiąc się tam, na cel. Czyli robimy wolno, ale nie gapimy się tu, tylko gapimy się tam, bo tam jest ta przestrzeń robocza, w której wy działacie. Tu macie wszystko zrobić wolno, ale gapiąc się tam. Czyli później mamy, czyli to nie zadziałało, dalej mamy zacięcie,
nie identyfikujecie tego, bo to nie ma sensu, bo gościu na was biegnie, wypinacie, bierzecie drugi magazynek, przeładowanie i bum, bum. I znów będziecie na tym mieli zacięcie i znów procedura, ale to drugie ćwiczenie. Na razie robimy tylko tap, rap i bam. Na pierwszym etapie, ok? Czy wszystko jasne? No i tak to wygląda. Później, za chwilę będą następne ćwiczenia. A mógłbyś powtórzyć? Co tam? Kończymy. No.